Już za chwileczkę, już za momencik. Piątek z pankracym zacznie się kręcić. Kręcić się będzie pankracy z panem. Czy wszystkie buzie już roześmiane? No i wszystko jasne. Dżingiel, niby rockowa płytoteka, Chameleon Records, tutaj rockowe płyty. A dzisiejsza melodyjka, która pojawiła się przede mną, no zresztą też z napisem, co to jest, no myślę, że wszystkim, powiedzmy, 40-latkom wyjaśnia wszystko. Chameleon robi czasem takie małe wycieczki w stronę innej muzyki niż ta, którą zwykle prezentujemy na naszych płytach. I właśnie dzisiaj mamy taki moment. Jest Dzień Dziecka. Nie wiem, czy filmik będzie 1 czerwca dostępny, ale na pewno w ciągu kilku najbliższych dni, więc trochę się wygłupiam. No ponieważ jest pies na początku, to nie było koszulki z psem, to są leniwce. A czapeczka jest polska, która chyba nie bardzo pasuje do koszulki, no bo dzisiaj mecz. Nie jestem może jakimś szalonym kibicem, ale tak w ramach małego szaleństwa mody sobie przypomniałem o tej czapeczce i taką kreację przygotowałem na dzisiaj, trochę wakacyjno-dziecięco-zabawowo-sportowo. Nieważne, to są wszystko oczywiście żarty i dygresje na boku. Udało nam się wydać płytę, nad którą, przyznam, pracowaliśmy kilka lat. To są piosenki z arcypopularnego onegdaj programu telewizyjnego przeznaczonego dla dzieci, Piątek z Pankracym. No, wszyscy, którzy wiedzą, czym był Piątek z Pankracym, nie muszę tego tłumaczyć. Natomiast jeżeli są wśród nas tacy widzowie, którzy nie wiedzą, a chcieliby się dowiedzieć, co by było bardzo miłe, to dosłownie w kilku słowach przypomnę, że to była taka audycja telewizyjna. Wówczas były tylko dwa kanały, więc nie było dużej możliwości wyboru. Więc w piątek, chyba o 17.30, może o 16.30, nie pamiętam, to jest w tekście do naszej płyty dołączonego dokładnie powiedziane, pojawiła się audycja półgodzinna Piątek z Pankracym, w którym był pan Pankracego, Zygmunt Kęstowicz grał tę postać i pies Pankracy, taka lalka, którą animował Hubert Antoszewski. Oni tam sobie rozmawiali, przekomarzali się, cała sceneria działa się w ich jakby salonie. Puszczali, w środku programu był zawsze filmik, czasem to był film jakby taki normalny, czyli nie rysunkowy, czeski, nikogo nie ma w domu, o takim chłopczyku, chyba Pawełku, który zostawał sam w domu i wtedy przeważnie ktoś przychodził i on nie chciał go wpuścić i były jakieś perypetie, ponieważ nie było mamy akurat z nim, tak, w domu. Nie przepadałem za tym, powiem szczerze, ale chętnie bym obejrzał, natomiast czasem była to kreskówka, co ja przynajmniej znacznie wolałem, Kot Filemon albo Reksio. Z tego co pamiętam, głównie tam się pojawiali. No i poza tym, że pan Kracego i pies Pankracy prowadzili różne dywagacje i rozmowy i puszczali te filmy, to śpiewali też piosenki, co uwielbiałem. Zygmunt Kęstowicz siadał do fortepianu, zaczynał grać i zawsze była tam jakaś piosenka. I komplet tych piosenek właśnie zebraliśmy na naszej płycie. Dzisiaj będzie w ogóle krótki filmik, długi wstęp, potem no nie bardzo będę miał co mówić, bo też nie jestem jakimś strasznym specjalistą od Pankracego, niech muzyka przemówi sama. Ale w takim razie dla miłego przerywnika posłuchamy sobie taki utwór, piosenka o mądrym psie to się chyba nazywa. Ciężko spamiętać te tytuły, bo one wszystkie są podobne. Raz, dwa, trzy lubię psy. Ci, co wiedzą, to pamiętają, więc posłuchajmy kawałek tego, a potem jeszcze troszkę będę opowiadał o tej płycie. Raz, dwa, trzy, lubię psy. Cztery, pięć, miałbym chęć na takiego psa, który umie śpiewać, liczyć, który się w pisaniu ćwiczy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa.
się mógłbym go gdzieś schować, żeby za mnie porachować mógł. Wiersz na pamięć by spamiętał, a na śpiewie by zaśpiewał jakby z nut. Raz, dwa, trzy. Lubię psy. Cztery, pięć. Miałbym chęć na takiego psa, który umie śpiewać, liczyć, który się w pisaniu ćwiczy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. No dobrze, więc jestem z powrotem. Skończyłem na tym, że pan Kracego siadał do fortepianu i były piosenki. No i te piosenki były naprawdę fantastyczne. Kiedy, no bo żeby przygotować tę płytę, no to musieliśmy przekopać archiwa telewizyjne. I to było trudne dlatego, bo te piosenki kryją się na różnych taśmach, na różnych płytach. Czasem jest ten sam tytuł, czasem podobny. I ja to wszystko przesłuchałem. I rzeczywiście okazywało się, że czasem pod jednym tytułem kryje się dokładnie to samo, czasem są jakieś różnice, więc porównywałem najpierw utwory, potem wersje tych utworów, czy to są te same wersje, bo chyba dwa czy trzy przypadki są takie, że utwór pojawia się w różnych wersjach, a potem jeszcze jakości, bo różne taśmy mają różne jakości. I naprawdę to trwało lata, to nie jest dowcip. I myślę, że udało się zebrać wszystko to w najlepszych jakościach, co było, i ten album, sięgnę i pokażę teraz, to są aż dwie płyty kompaktowe, z których każda trwa ponad godzinę. O! Piątek z Pankracym, zacznie się kręcić. No więc jakby, no, myślę, że ci, którzy zakupią album, mają gwarancję, że tutaj wyszło wszystko, co mogło wyjść. To dziwne, że te piosenki nigdy wcześniej nie zostały wydane. Była kiedyś kaseta magnetofonowa, na której było chyba 17 utworów. Nie wiem, dlaczego liczba 17 mi się kojarzy, ale nie widziałem jej na oczy od 20 lat, więc może być pomyłka. I potem, poza tą kasetą, nie było śladów tych piosenek. Później audycja zaczęła się nazywać Okienko Pankracego, kiedy przestał ją prowadzić Zygmunt Kęstowicz. I te piosenki się trochę zmieniły i te nowsze wersje gdzieś tam były rzeczywiście wydane na jakiejś płycie, no ale to już nie było to, prawda? Te oryginalne wersje, jeśli ktoś je słyszał, to się zakochał w nich na całe życie. No i co chciałem powiedzieć, że przekopując te archiwa i słuchając tych utworów, no po prostu przyznam szczerze, że pomimo, że moje ucho jest bardziej rockowe, to się zachwyciłem jakością tych utworów, wykonaniem, tekstami i taka przyszła refleksja, którą tam napisałem zresztą w opisie płyty na naszej stronie, że co się stało z tym dzisiejszym światem, tak? Że dzisiaj, no po prostu jakieś utwory, które są nam przedstawiane jako szczyty szczytów muzycznych, ambitnych i tak dalej, wykonawczych, No są po prostu jakimś nieporozumieniem w porównaniu z piosenkami, które były pisane okazjonalnie do programu dla dzieci. Smakowite aranżacje, melodie, te wykonania, te smaczki, tak? No, większość utworów jest grana z fortepianem i oczywiście najfajniej brzmią tych kilka, które zostały nagrane z całym zespołem instrumentalnym, tak? No to te są fenomenalne, ale również te z fortepianem mają swój urok. Połowę znałem od razu, jako wierny widz Pankracego sprzed tamtych lat, czyli ci, którzy kupią płytę i pamiętają program, to połowę tych utworów, nawet jeśli nie mają świadomości, to będą znali. Druga połowa po dwóch przesłuchaniach weszła mi bez problemu do głowy, czyli to są naprawdę fajne nagrania, sama przyjemność słuchania. No i taka podróż nostalgiczna. Ja nie wiem, czy dzisiejsze dzieci będą się interesowały tym, tak? Jeżeli ktoś chciałby kupić i zaprezentować swoim pociechom, żeby śpiewały. No bo czasy są zupełnie inne i te bodźce, które są wysyłane dla naszych pociech, też są zupełnie inne. No ale kto wie, no, jeśli ktoś lubi psy, no to świetna płyta. No dobrze, to jakiś następny fragment, jeszcze raz wrócę i porozmawiam. Ja lubię lubię wszystkie te piosenki chyba. Wieczór z babcią. Teraz będzie taka prywatna dygresja. Kiedy był piątek, to rodzice zostawiali mnie zawsze pod opiekę babci i u babci to był taki rytuał, że wiadomo, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. No i
Potem babcia szła do kuchni, a ja bum i piątek z Pankracem. No i tak jak posłuchałem tego wieczoru z babcią, to tak prawie łezka się zakręciła wokół, bo to są czasy, które nie wrócą, nie doceniamy tego, co mamy, a potem już zostają tylko wspomnienia, więc wspominając moją babcię, jedną i drugą, ja posłucham tego utworu, a państwo może wspomną swoje babcie, a może swoje dzieciństwo. Także wieczór z babcią, fragment instrumentalny, fragment muzyczny i potem znowuż troszkę jeszcze poględzę. Z babcią można powędrować, z babcią można fantazjować, z babcią można pożartować i pomarzyć o czym tylko się chce. Kto banderę ma ze znakiem słońca, kto jest portem najwspanialszym wnuków? Oczywiście, pani babcia. Oczywiście, nasza babcia. Wieczór z babcią to przygoda pod gwiazdami. Z babcią można powędrować, z babcią można fantazjować, z babcią można pożartować i pomarzyć, o czym tylko chce się marzyć. Z babcią można powędrować, z babcią można fantazjować, z babcią można pożartować i pomarzyć o czym tylko cię chce. No dobrze, więc mamy za sobą kolejną fajną melodyjkę. Teraz pokażę całą płytę. Więc jeszcze taka dygresja, że taka myśl, żeby spróbować wydać te piosenki, kołatała mi się w głowie zawsze, ale jakoś nie było bodźca. I mój przyjaciel Adam zmotywował mnie do tego, tak? Który też jest fanem Skaldów i w ogóle kupuje nasze płyty i mówi, słuchaj, może zrobić tego Pankracego. No więc to mnie zmotywowało i zacząłem działać. Adam prawie umarł na zawał 100 razy, bo myślał, że płyta wyjdzie w 2 miesiące, jak mówię, trwało to latami. Ale jest. Kameleon, jak zawsze mówię, nie jest szybki, ale jest słowny i jak coś powie, to przeważnie to realizuje, o ile tylko nie nastąpią jakieś czynniki obiektywne, kłopoty niezależne, ale one bardzo rzadko występują. No więc Adam napisał też fajną notkę o programie, odciążając mnie od tego, a jakby mogłem mu zaufać, bo jest też fanem i sprawdził te wszystkie fakty. Okładkę już znamy. Po rozłożeniu mamy bardzo szczegółowy opis wszystkich tytułów i to dla szperaczy będzie ciekawe, ponieważ są tutaj wszyscy kompozytorzy, autorzy, daty nagrania, które sprawdzałem 100 razy w różnych dokumentach. Dokładnie napisane, kto towarzyszy śpiewającym aktorom. Czy jest to fortepian, jeśli fortepian, to kto na nim gra, czy jest to zespół instrumentalny i jaki. No z tyłu są jeszcze raz tytuły z czasami, ale bez tych jakby szczegółów. Natomiast w środku mamy albumiki, są włożone w 2 koperty. Tu zdjęcie i tekst właśnie Adama. Nawet fajne te krążki wyszły, pokażę, bo jeden jest taki. A w drugim tym jest 2 koperta ze zdjęciami. Ja coś jeszcze zaraz powiem o tych zdjęciach. I jest krążek jakby odwrotny, w odwrotnych kolorach. Ja napisałem w opisie płyty na stronie, że album zawiera chyba wszystkie zdjęcia, jakie zostały po programie. Trochę z przekąsem, ale trochę może jest to prawda, ponieważ znaczy to jest po prostu niesamowite, że tak popularna audycja i ci szperacze internetowi, którzy coś próbują znaleźć, nie znajdą niczego w sieci niemalże. Tam jakiś jeden teledysk miernie nagrany i chyba nic więcej. Dlaczego tak jest? Piszę też o tym na stronie i chyba w książeczce. No, wszystkie te audycje zostały skasowane. Koszmar, masakra i tak dalej. Nie można ich powtórzyć. Ktoś, kto widział Pankracego, to wie, jak to wygląda. Ktoś, kto nie widział, a chciałby zobaczyć chociaż sekundę, to się już nigdy nie dowie. Nie wiem, jak to było możliwe, bo audycja była fajna edukacyjnie i można ją było naprawdę powtarzać w nieskończoność. No, ale nikt jej nie powtórzył. No i tak właśnie przykro to wygląda, że po prostu nie ma tych audycji i tym samym ta nasza płyta stała się jedyną pamiątką ocalałą po programie.
I tak samo jest z materiałem zdjęciowym, tak? Audycja, która była arcypopularna przez 10 albo więcej lat, no szukając zdjęć w różnych agencjach telewizji i tak dalej, agencjach fotograficznych, znalazłem 5 na krzyż fotogramów, tak? Które wszystkie zostały zakupione i tutaj zamieszczone na okładce tej płyty. No więc to jest takie przykre. No dobrze, to pokazaliśmy płytę, opowiedzieliśmy, że jest tam tekst, co jest w środku. To jeszcze jakiś krótki fragmencik. Może tym razem. Trąba wspaniała. Pan Kracego i pies pan Kracego mieli na szafie trąbę, taką tubę. No i tam zawsze była taka jakaś dygresja, kiedy była ta piosenka, że ta trąba się odzywała, a oni mówią, o, trąba do nas przemawia. I potem była piosenka o trąbie wspaniałej, która już się wygrała. Więc teraz posłuchajmy kawałek i jeszcze wrócę, jeszcze troszkę poględzić. Trąba wspaniała już się wygrała. Od dzisiaj proszę trąby, oby, prosimy obaj oby. Ją by, zagrała tak o ducha. Ucha, bo sąsiad chętnie słucha. Słucha. No i trąba dobrze wychowana, już całkowicie przekonana. Trąbi od samego rana tę melodię natrapa. Po cichutku, po malutku, poetycznie, romantycznie, jak skowronek, jak ten dzwonek, lirycznie, akustycznie, jak ptaszyna, jak malina, raz wokoło, na wesoło, coraz głośniej i donośniej, małturety, pan Kracy, gdzie ty? Trąba wspaniała już się wygrała. No więc chyba już podsumowując, bo cóż więcej mogę jeszcze powiedzieć o tej płycie. Oczywiście zachęcam do zakupów ciemno wszystkich tych, którzy lubią nostalgię i jakby chcą wrócić do czasów swojej młodości. Naprawdę zobaczycie Państwo, że niezmiernie ucieszycie się słuchając tych nagrań. Tych, którzy nie znają, no będzie trudniej namówić, ale kto wie. Fanów rocka też, no jeśli ktoś wielbi Stres i Nurt, a nie ma szerszego spektrum, to zdaje sobie sprawę, że nie jest to płyta dla niego. Aczkolwiek, no, ja jestem takim przykładem, że raczej dzielę muzykę na dobrą i złą, tak? I ta w swojej kategorii dziecięcej jest kapitalna. Więc czemu nie? Cóż jeszcze mogę dodać? Na końcu płyty udało nam się też znaleźć kilka podkładów instrumentalnych i to do tych fajnych utworów, gdzie gra zespół. I te podkłady też zostały tutaj zamieszczone na końcu, także jeżeli ktoś chciałby sobie pośpiewać, zrobić karaoke, to ma dokładnie ten sam podkład, który mieli pan Kracego i pies pan Kracego. To też jest taka fajna ciekawostka. W sumie jest tutaj 60 nagrań, 130 minut muzyki, cena jak za pojedynczą płytę, wszystko szaleje, a Kameleon wciąż utrzymuje swoje ceny. Zachęcam, aby to także docenić. I cóż mogę jeszcze powiedzieć? No, program wylansował jeden ogromny, największy chyba przebój muzyczny, który znają dzisiaj prawie wszyscy, nawet ci, którzy nie oglądali Piątku z Pankracym. To jest piosenka Łapy, łapy, cztery łapy. Do tego był taki śmieszny teledysk zrealizowany i ten teledysk się ostał w archiwach, dlatego, bo był jakby nie był integralną częścią programu, tylko był kręcony, no jest rysowany, więc jakby produkowany obok i dlatego gdzieś tam się ostał. Chyba w nie najlepszej jakości, ale jest. I ten teledysk w całości, ale z nowym, podłożonym dźwiękiem, stereo, z naszej płyty. Aha, to jeszcze już ostatnia dygresja. Ta płyta brzmi rewelacyjnie. To znaczy, kiedy zacząłem odsłuchiwać te nagrania, żeby je remasterować, to okazało się, że to jest nagrane z takim powietrzem, oddechem i tak naturalnie, tak znakomicie brzmi, że tam w ogóle dotknąć te nagrania to byłby grzech. Więc zostały tylko dotknięte masteringiem i jeżeli komuś podobał się album Starszych Panów, brzmienie tego, który wydaliśmy, to to jest właśnie bardzo podobnie zrealizowane. Tak? Czyli wniosek jest po prostu taki, że wtedy świetnie nagrywano, szczególnie dla telewizji. I to jest sama przyjemność słuchać tego dźwiękowo także. No więc na koniec w całości Łapy, łapy, cztery łapy, ten śmieszny pies biegnący przez nutki, gryziony przez pchłę. Posłuchajmy tego.
a potem zapraszam na naszą stronę do zakupu płyty. A jeśli ktoś chciałby sobie tam jeszcze sprawdzić coś, to 10 tych takich może najbardziej sztandarowych utworów w całości jest też do odsłuchania na naszej stronie. Także będzie można to zrobić. To są, ja wymienię może te nagrania, które jakby widzowie Pana Kracego mogą kojarzyć. To są te, które puszczaliśmy, czyli Łapy, Łapy, Cztery Łapy, Wieczór z Babcią, Trąba Wspaniała, ale też Placki Pan Kracki na przykład. No oczywiście ten tytułowy, który się pojawiał na początku. Psiejsko Czarodziejsko, bardzo piękna, nostalgiczna melodia z fortepianem grana. No takie hity jak A ja mam psa, czy kilka piosenek z Akademii Pana Kleksa też tutaj jest Pan Kracy i Pan Kracego śpiewali. Więc to będą wszyscy znali. Jest jeszcze parę takich utworów, którym może tytuł nic nie powie, ale na pewno melodia będzie znana. Więc z tym wszystkim będzie można się zapoznać, słuchając i obcując z naszą płytą. Piątek z Pan Kracym, już za chwileczkę, już za momencik Piątek z Pan Kracym zacznie się kręcić. Zachęcam do słuchania, do zakupu, a teraz jeszcze zostawiam Państwa z Panem Pan Kracego, czyli Zygmuntem Kęstowiczem i Psem Pan Kracym, czyli Hubertem Antoszewskim i Łapy, Łapy, Cztery Łapy. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia na kolejnych, obiecuję, bardziej rockowych filmach. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies od lat. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Kiedy biegnie z rozlichszoną psią czupryną, nos przy ziemi jak trobiciel nisko niesie, odwadze przypomina groźną miną i ogonem w cztery strony świata macha. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody i zaprasza na wędrówkę gdzieś w nieznane. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Bo wyprawie głowa pełna nowych wrażeń, przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach szumi jeszcze raz wspomnieniem lata i namawia na kolejne wędrowanie. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja.